Tak jak powiedział kolega Daniel Palimonka, dzisiaj poprosiliśmy Państwa, byście byli uprzejmi, wysłuchać nas, co mamy w temacie nowym dla Polski, czyli tak zwanym planie dla Polski. To jest taki pomysł, który zrodził się i wszyscy właściwie dowiedzieliśmy się pod koniec ubiegłego tygodnia. Jest to taka akcja, którą są włączeni wszyscy parlamentarzyści, zarówno posłowie, jak i senatorowie. Każdy z nas ma odbyć 8 do 10 spotkań w swoich okręgach wyborczych i w czasie tych spotkań będziemy starali się przedstawić naszym osobom biorącym udział w tych spotkaniach to, co zrobiliśmy w ciągu minionych 5 lat oraz to, czego chcemy dokonać w ciągu najbliższych kilku lat. Po to, żeby to przedstawić, zostaliśmy wyposażeni w pewnego rodzaju materiały. Pierwszym z tych materiałów to jest taki płytka, która ewidentnie pokazuje to, co zrobiliśmy i to, co chcemy jeszcze zrobić dla poszczególnych gałęzi, można by powiedzieć, bo tutaj są różne rzeczy, tak jak w tym planie są ujęte i dla przemysłu, i dla rodziny, i dla społeczeństwa, i tak dalej, włącznie z rolnictwem. Ta książka, którą chciałem pokazać, to jest 5 lat stabilnego rozwoju. W tej książce są umieszczone praktycznie wszystkie dane makro, o których z pewnością wielu Polaków nie wie. To, co powiedziałem wcześniej, pewnie mało Polaków wie, że nasz wzrost PKB, czyli wzrost produktu krajowego brutto za ostatnie 5 lat jest najwyższy w Unii Europejskiej i wyniósł w sumie razem skonsolidowany na poziomie 18,5%, podczas kiedy dla całej Unii wynosi on jedynie minus 0,7, czyli teoretycznie ktoś, kto drwił z tego z Zielonej Wyspy, no nie do końca ma powód do tych drwin, gdyż to ewidentnie świadczy o tym, że Polska przez ten okres przechodzi w miarę dobrze. Również tutaj są przygotowane pewnego rodzaju projekty i plany, jak będziemy, co rząd ma zamiar robić w najbliższym czasie. To jest w jakiejś mierze, nie w jakiejś mierze, ale w zasadniczy sposób skorelowane z tymi obrazami na ekranie. No i z tym chcemy zapoznać mieszkańców naszego regionu, tak jak powiedziałem. Spotkania, na które będziemy zapraszali mieszkańców naszego regionu, mają charakter otwarty. Czyli to są spotkania, na których mogą się różne rzeczy zadziać.